proszę. To znaczy, proszę Państwa, no to ja rozumiem jednoznacznie opinię Państwa wyrażoną w imieniu towarzystw i ten temat po prostu upadł. Nie będziemy go kontynuować. Chciałem tylko tak dla informacji podać, że Franiu nie jest, Franiu mówię, jestem z nim na tej, jak zresztą większość Państwa, a dla wiadomości Pani, bo Wojtek wie, Pan Franiu Nowak był tu wieloletnim radnym, chyba od pierwszej kadencji, przez pięć kadencji, także my go tu znamy doskonale. Natomiast sprawa wygląda w ten sposób, że nie tylko Franiu się zwrócił do nas o takie środki. Pani Mycielska, to pani profesor z Warszawy, którą Państwo znacie, była właścicielka czy spadkobierczyni praw do własności dworu w Włóczanowicach. Też chciała napisać monografię na temat właśnie tego dworu z historią swojej rodziny. No i gdzie oczywiście też do rady, żeby przeznaczyć środki na sfinansowanie tego wydawnictwa. No, no ja jej powiedziałem, że z powodów znanych Państwu nie jest to możliwe i cieszę się, że nie będziemy robić jakiegoś wyjątku, no bo sytuacja finansowa gminy jest taka, jaka jest i wszyscy z Państwa wiecie. Nie dlatego prezydent nam obciął środki finansowe o ładne kilkadziesiąt tysięcy. Nie dlatego sztucznie przesunięto nam środki na tak zwane paragrafy inwestycyjne z paragrafów bieżących, co skutkuje tym, że część pieniędzy w wysokości 35% możemy przeznaczyć tylko na inwestycje, czyli na przykład drogę Stasia Strojskiego. Oczywiście Stasia Strojskiego to jest cudzysłowie. Tak, imieniem Stasia Strojskiego. I w ten czas możemy realizować. My jesteśmy w dobrej sytuacji w przeciwieństwie do innych dzielnic, bo mamy projekty, które możemy realizować i możemy wydać te 35%. Ale są też dzielnice, które nie mają projektu i właściwie te 35% ku zadowoleniu skarbnika miasta przejdą do budżetu miasta, czyli posłużą na pokrycie zobowiązań finansowych gmin. I to też proszę, żeby Państwo brali pod uwagę, podejmując wszelkiego rodzaju decyzje. Dziękuję bardzo. Może jeszcze poinformuję tak wstępnie przy dyskusji. To jest kwota ponad 700 tysięcy zablokowana na cele inwestycyjne. A do ustalenia tego wskaźnika 35% to jest brane wszystkie środki, które są na terenie dzielnicy. Łączne czy na bieżące naprawy w szkołach. Nawet nam to liczyli. Bieżące naprawy w żłobkach, których tutaj mamy, 10 tysięcy. Także, że po prostu w tym roku nam się nie wyszliśmy po wymiarze z budżetem, bo w stosunku do innych jest to naprawdę no mało inwestycyjnie, to nam chyba przypadło, skarb nam chyba zabrał około 30 tysięcy, także nie wyszliśmy po wymiarze. W innych dzielnicach to trochę inaczej wygląda, bo jest nawet 400 i 500 tysięcy, co niektórzy mają zablokowane, a u nas gdzieś w sumie wśród skarbnik miasta, tak w skrócie powiedzieć, zaiwalił nam około 60 tysięcy. Cicho, bo się jeszcze zorientuję. Już wszystko zostało. To zamykam ten punkt. Przechodzimy, proszę Państwa, do 6 punktu oświadczenia i komunikacji. Ja komunikatu nie mam, jedynie kto jest zainteresowany, będzie, jest złożenie planu w zasadzie miejscowego Katowicka nie była. Tam są bodajże od 3 grudnia można wnosić uwagi do któregoś grudnia, do 18 bodajże, czy inny komunikat nie mam. Proszę bardzo. Ja bym tylko ewentualnie chciał tutaj wszystkim radnym przekazać taką smutną informację.
walne było od nas Towarzyszenia Kultury Fizycznej Gryba Owianka 25 listopada, moi drodzy, i na, po rezygnacji prezesa i członków zarządu Klubu Sportowego Gręba Owianka nie został wyłoniony nowy skład zarządu ani prezes. Raptem na walnym spotkaniu było tylko około 18 osób. Podjęliśmy jednogłośnie decyzję o przesunięciu walnego na 16 grudnia z propozycją taką do tych członków i osób ewentualnie wspierających i sympatyków Gręba Owianki, którzy są zainteresowani bytem Gręba Owianki, żeby jednak tego 16 grudnia wstawili się w większej sile i żebyśmy podjęli jakieś decyzje, jeżeli chodzi o zarząd i wyłonienie prezesa. No, niewyłonienie zarządu i brak prezesa będzie skutkował tym, że miasto, będąc nadzorem, tak jak gdyby nad stowarzyszeniem, prawdopodobnie przyśle do klubu likwidatora. Skąd się te trudności wzięły? Prezes klubu Krzysztof Wiatr prawdopodobnie ma, że tak powiem, w pracy jakieś, że tak powiem, zmiany następują i nie będzie mógł tyle czasu poświęcać na działalność społeczną. Bo chciałem przypomnieć, że cały zarząd i praktycznie większość sympatyków, którzy działają w klubie, działają społecznie. W klubie sportowym jedynie opłacana jest pani księgowa, która ma 400 zł miesięcznie. Jest opłacany gospodarz, który tylko i wyłącznie w miesiącach, kiedy klub funkcjonuje, jest w pracy, ma 700 zł na miesiąc. Opłacany jest trener seniorów, który ma pensję 1400 zł na umowę o dzieło. Jest opłacany również trener drużyny juniorów starszych, który ma 700 zł umowę o dzieło. I drużyn młodzieżowych, które mamy jeszcze trzy, czyli młodzików, klamkarzy, młodzików i orlików. Tam trenerzy mają na miesiąc wpłacone 400 zł umowa o dzieło. To są wszystkie pieniądze, jakie są wypłacane w formie umów o dzieło. Reszta ludzi działa w klubie sportowym społecznym. I być może dlatego, borykając się z takimi problemami finansowymi, gdzie budżet klubu oscyluje w około 100 tysięcy złotych, gdzie w tym momencie mieliśmy tylko dofinansowanie do 5 młodzieżowych drużyn na poziomie 20 tysięcy złotych, to jest 1/5 budżetu. Reszta budżetu to były wydatki sympatyków i sponsorów, czyli 78 tysięcy to były pieniądze zebrane od ludzi prywatnych de facto na działalność klubu, który ma w założeniu statutowym stwarzanie warunków do zajęcia, że tak powiem, młodzieży po godzinach lekcyjnych, czyli stwarzanie im warunków do uprawiania sportu, no i powiedzmy niesienia również za tym jakiegokolwiek wychowania tej młodzieży. No to de facto trenerzy, no i ta działalność to jest jakby wychowawcza. I taki, moi Państwo, mamy problem. Ja jeszcze chciałem głos w tej sprawie zabrać. Proszę. Czyli mogę. Ja, będąc członkiem tego klubu, zarządu klubu sportowego Gręba Owianka, będąc na pierwszym spotkaniu, jakim zorganizował pan Krzysiek Wiatr, i był tam pan Franciszek Nowak, i jak ja słyszałem, od czego pan Franciszek Nowak zaczyna, że każdy, nie martwiliśmy się o pieniądze, nie martwiliśmy się o nic, tylko żeby zmienić prezesa. No to ja rozmawiałem prywatnie z panem Krzysztofem Wiatrem, no nie tak dawno, 4 dni temu, 5 dni temu, on by był prezesem klubu sportowego, ale jeżeli na spotkanie, jeżeli byłyby pieniądze na utrzymanie tego, jeżeli na takim zwanym nie rozmawia się o pieniądzach, skąd pozyskać pieniądze, tylko się rozmawia, że każdy z członków zarządu przyprowadza prezesa, kandydata na prezesa, a pan Krzysztof Wiatr jest bardzo dobrym prezesem, no to samo za siebie mówi, że no, o coś tu chodzi, nie? Więc tak sprawa to wygląda, Andrzejku, i no niestety dlatego ja też rezygnuję i wszyscy inni przez to rezygnują, bo jeżeli my mamy prezesów, dobrych prezesów zmieniać na innych prezesów, bo ktoś tam sobie życzy, no to ja uważam, że też złożyłem rezygnację. Jeśli mogę ewentualnie tutaj z tego... Tu chodzi o pieniądze,
konkretnie pozbieranie pieniędzy, żeby, żeby ten klub sportowy nie upadł. Tu się zgodzę z tobą. I tu nie chodzi o wymianę, bo tak pan Kowiat powiedział, 3 dni temu on by był prezesem, ale jak się przychodzi, rozmawia się o wymianie prezesa, a nie o zbieraniu pieniędzy. Kolega Zaleś, odpowiesz wtedy na 2 pytania ewentualnie, bo ja Krzyśka Wiatra też znam, to jest społecznik i wiem to, co robi do tej pory, jest, uważam, że dobrze robi, w miarę tego, co mu pozwalały fundusze. Ale drugą osobą, która tam też myślę, że dużo robiła, był jego zastępca. I też rozmawiałem z nim, bo uważam, że interes nasz jest to, żeby ta Grębowianka przetrwała i oczywiście została i była dla tych dzieci. Powiedział, że jeżeli prezes odchodzi, to on jako wiceprezes też odchodzi. Bo on nie wyobraża sobie współdziałania. Po prostu znają się i wie, że mogą razem, rozumieją się, mogą razem coś dalej zrobić. I to nie jest kwestia osób w zarządzie, tylko kwestia pozyskania właśnie funduszy. Znaczy już nie mogę z wami polemizować, bo chciałem odpowiedzieć, bo padła propozycja ze strony wielu osób, jeżeli Krzysiek zostanie tak do tej pory prezesem, to my mu pomożemy. Uzupełnimy skład zarządu, nie będzie żadnego problemu. A znamy wszyscy pana Franka. Pan Franek różne rzuca hasła od zmian ustaw na różnych spotkaniach, że to tego trzeba zacząć. I branie słów pana Franka na serio mi się wydaje się mija z celem. Krzysiek jest chyba na tyle poważnym człowiekiem, że chyba brał pod uwagę opinię innych ludzi, a nie pana Franka. Pana Franka na walnym zebraniu nie było. No i teraz jak to mamy postrzegać? Pan Franek był na spotkaniu, powiedział swoje. I mam nadzieję, że Krzysiek tego serio nie odebrał. Ja się z Krzyśkiem wiele razy rozmawiałem i mi się wydaje, że akurat ta rozmowa pana Franka na tym spotkaniu z rodzicami mi się wydaje, chyba nie przesądziła o tym, że Krzysiek rezygnuje. Bo Krzysiek miał z naszej strony wsparcie, miał powiedziane, że jeżeli tylko zostanie, to my go wesprzemy we wszystkich działaniach. A kim pan Franek jest teraz? Grybowy. Czy Grybowy? Bądzicielem. Pan Franek? Działaczem społecznym. Dobrze, czy jeszcze ktoś w sprawie Grybowianki? Ja życzę, że działacze się zbiorą. Przechodzą te złe duchy nad Grybowianką. Szanowni Państwo, oświadczenie komunikaty. To chyba przyszedł czas na... Proszę Państwa, jeszcze chciałbym się do Państwa zwrócić, ale już po zamknięciu obrad sesji. Dobrze. Proszę o...